Proszę Państwa, w zeszłym roku, w październiku, minęła 100. rocznica urodzin Juliana Tuwima. I w Łodzi, w mieście rodzinnym poety, zrobiliśmy piękny koncert, bardzo różnorodny, bo różnorodna była twórczość poety. Czy zgadniecie Państwo, co pobiło wszelkie rekordy popularności? Wiersze Tuwima dla dzieci w niezrównanej interpretacji Ireny Kwiatkowskiej. Nadajemy audycję z naszego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze w sprawie, co świtem pisze w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte przez dziesiąte, będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać, pimpilić. Ptaszki następujące. Słomik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, wąska i miłuszka, dudek, trzynadel, ośmieciuszka, wilga, zierba, bocia, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Coś to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słownika. Ćwierćwiśnierk! Ćwierćwiśnierk! To nie teatr, ani cyrk! Patrzcie, go nastraszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liry. Ćwierćwiśnierk! Ćwierćwiśnierk! I tak zaczął ćwierzyć, ćwikać, ćwierkać, 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 że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. O kuryku! Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie. A to co za spółka? Kukuryku? Kukuryku! Nie pozwala rozbójniku. Wiesz co chcesz, bo ja nie skąpię. Ale kuku nie ustąpię. Rybu masz do jutra skrzecz. Ale kuku moja rzecz. Zakukała. Kuku, kuku. Na to dzięcio stuku, puku. Czajka woła, czyjaś, nie czyjaś? Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś? To byłaś? Przepióreczka, chodź tu, bądź tu. Masz co najmniej? Rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki w szczegot, w świegot, w zwięk o taki. Daj tu, rzuć tu, co masz, wiórek? Piórko, ziarnko, korek, sznurek. Bądź tu, rzuć tu. Ja ćwierć, ty ćwierć. Lepiej gniazdko. Przydę to przetwierć. Widzisz go? Nie dam ci, moja czyje. Gniazdko ci wije, wije, wije. Nie dasz mi? Taki ty, wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia policja i tak się skończyła ta leśna audycja.